Cześć ludziska, z tej strony Maksim. Witam was w 15-minutówce poświęconej grze Soul, czyli Piła. U mnie na kanale mogliście już widzieć gameplay z Piły dwójki. W tej chwili dzięki uprzejmości Hypnoxa trafiła do mnie pierwsza część. Odpalam tak naprawdę tą grę po raz pierwszy, także nie wiem czego się spodziewać. Dobra, weźmy normalny poziom trudności. Zobaczymy co my tutaj będziemy mieli. Mamy chwilowe doczytywanko. No i czekamy, kręcąca się krwawa piła. Piła czy nie piła, to zobaczymy. No i mamy jakieś flashbacki. No i what the fuck. No, mamy gustowny hełmik. Stereo. No i mamy Jigsawa, zobaczymy. Tak jak w filmie oczywiście. Ja już widzę, że od strony graficznej jest słabawo, żeby być delikatnym. No jak to bywa z grami na licencji przeważnie, często i gęsto się tak zdarza, że to są średnie gry lub słabe gry. Zobaczymy jak to będzie w tym przypadku. Dwójka aż tak tragiczna nie była, zobaczymy jak tutaj jest z jedynką. Dobra, słuchamy Jigsawa. No i co tu mamy zrobić? Tik-tak, 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 tik-tak. Kręcimy lewą gałą, tak jak widzicie na ekranie, zgodnie z zaleceniami. No, ja teraz czaiłem, że tam na moment się pojawił znaczek, także nie wiem czy zdążę teraz. Trójkąta. Teraz się Xior pokazuje. No, udało mi się to ściągnąć. Where are you, Jigsaw? I won't play your game. I won't. No i będziemy musieli pokombinować. Co my tutaj mamy? Musimy stąd uciec. Jakaś trofka wpadła, także potwierdzenie, że gram po raz pierwszy. Jak widzicie, mamy lustero. Tutaj mamy jakiegoś puzzla narysowanego. Wanienka z piłą, z brzeszczotem. Tutaj widzę sobie, mogę poświecić. Zamknijmy. Coś nam się ułoży tutaj ten. Motyw. A, i musimy dopasować, tak? Z pewnej odległości. Obstawiam, że to ma być tak. Tylko trochę dalej. 4, 3, 7. To będzie kod. Zagadka na razie bardzo prosta. I jedziemy. 4, 3, 7, ok. No, zobaczymy jak zamkniemy, czy jeszcze raz się kod włączy, nie. Ok. Tutaj jakiś szczurek przebiega, ojejku, jejku, jak się wystraszyłem, normalnie znowu się ścikałem. Gdzieś tam słychać jakieś muchy.
dziabaduchy. Tutaj martwy szczur. Ktoś tu ryja drę. W tej chwili tak patrzę po klawiszach. A, mogę bić, dobra. Także na R2 mam postawę bojową. I kolejna zagadka. Swoją drogą jeszcze wam dopowiem, zanim sobie tutaj Jigsaw pogada. Gra jest tylko i wyłącznie na jednego gracza. Gra hula w rozdziałce 720p. No, ciekawe, że teraz sobie poradzę, bo tutaj się zapatrzyłem na pudełko. Także zobaczymy. Czy się pokapuje, co tu zrobić? Musimy włączyć tutaj bezpiecznik. A bezpiecznik będzie w którymś kibelku. No, widzę go. Na razie obszczykawiony. Coś tam pływało, ale ciężko było wyciągnąć. What the fuck? Otwierajmy wszystkie kibelki niczym szambo nurek. Nie było to widać, czy wziąłem ten bezpiecznik, a wziąłem. No i zobaczmy, co dalej. Gościu się wydostał, uratowaliśmy mu dupkę. A co z nami? Push the button i przechodzimy dalej. Ok, także jest jak jest. No tutaj się postaram właśnie nie deptać po tym szkle. Zobaczymy, co tutaj żeśmy jeszcze, czy żeśmy czegoś nie ominęli. No i lecimy dalej. Mamy apteczkę, na kwadracie ją możemy używać, z tego co tutaj tutorial nas uczy. Kolejna trofka. Nie ma jak gry, w których w pierwszych 3 minutach pada 5 trofek. Jak znam życie, jak miałem trofkę za znajdź apteczkę, to będę miał za moment trofkę użyj apteczki. Dobra, tam są jakieś szczury, ale patrzę tu na dół, jeszcze nie ma przejścia żadnego. Okej, to kombinujemy. No, tu widzę, tłuką się o kluczyk. Ktoś spierniczył. No to próbujemy się spinać. Na razie bida, tutaj się na razie nic nie da zrobić. O, następna trofka. Tak jak mówiłem. Ok, możemy sobie poczytać. Wbijamy się w kolejną pułapkę, bo jakby nie było inaczej. O, kolejna trofka. Masakra. Jak znam życie, zagram w tą grę tylko na poczet tego gameplayu i będę miał 20% gry zrobionej. Nie no, żartuję, nie wiem ile tam będzie, ale... Tap knows how the game works and what will
Dobra, otworzyli nam tutaj następne drzwi, zobaczymy. Tu coś jeszcze jest, jeszcze mamy coś do poczytania znowu. Ale dostałem po kolankach. No, oczywisty najazd na śmietnik, bo moglibyśmy przeoczyć, że tam jest ta rurka. What the fuck? Jak ja lubię tego typu akcje. Dobra. Troszkę się zbiera dość długo z tą rurką. No i się położył. Następna trofka. What the fuck? I następna. What the shit? No, gościu miał pecha. Dobra, mamy kluczyk. Coś jeszcze tu było, coś mi tu zamigało. Aha, okej, okay, to jest ta tabliczka. Bam, bam, bam. Otwieramy kluczykiem. No, what the fuck. A to może nie te drzwi, dobra. Notatka jeszcze jedna. Bla, 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 bla. Dobra, nie chce mi się tego czytać. No to co? To zasuwamy dalej. What the fuck? Naprawdę tragedia z tymi trofkami. Jak ja to kocham, jak w ciągu 20 minut wszystkie trofki się włączają. Dobra, no to coś z tymi drzwiami. Ja tutaj jeszcze patrzę, co my tu mamy na klawiaturze. Znaczy na klawiaturze, na przyciskach na padzie. Tutaj widzę mapka, gdzie są pułapki, audiotapesy, inwentory. A gdzie jest klucz w moim inwentory? A przesłuchajmy, na pewno dostaniemy trofkę, jak przesłuchamy. No teraz dopiero wziąłem ten klucz, okej. No, to wiem już, o co biega. Już sobie przypomniałem z dwójki. Będą nam się pojawiać tutaj na tym worku odpowiednie klawisze, które mamy wcisnąć. A trofka nas za to, że umarłem, no super. No tylko coś się zwiesiło? Nie, to się tak wczytuje. Okej, okay, także krótkie doczytywanko i będziemy zaraz tutaj kombinować. Tylko ciekawe, gdzie mnie teraz wróciło. Jak widzicie, było kółko, więc po użyciu kółka zniknęło to, co miało zniknąć. Musimy znaleźć gwoździa. What the fuck? Przypomniał sobie, że zaszyli mu kluczyk, tak? Dobrze myślę. Coś tu jeszcze było. Mamy gwoździa. Ja widzę powoli, że gameplay się kończy, także ja się będę z wami żegnał. Wy widzicie, jak wygląda piła jedynka. Kombinujcie, czy chcecie w to grać, czy nie. Jak chcecie, to grajcie, jak nie, to olejcie. I ja z wami się żegnam, trzymajcie się, na razicho. I mam nadzieję, że będziemy się widzieć w przypadku innych filmików. Ja tutaj będę kombinował, żeby to jakoś poskładać.
tą zagadkę logiczną. Coś mi się tu nie chce przełączać pomiędzy poszczególnymi punkciorami. Także ostatnią zagadkę Wam tutaj na wizji rozwiążę, bo widzę, że nie jest ona jakaś mega trudna. A, albo jednak, albo ja się tutaj przekombinowałem. Dobra, w każdym razie ja sobie będę kombinował. Trzymajcie się, na razie, hej!